Cześć wszystkim, dzisiaj Kia z samego rana. Kia w dieslu, ale to nie jest ważne jaki model, bo to o alternator chodzi nam. Alternator naprawiałem w tym aucie kilka miesięcy temu, na początku tego roku. Tak sobie przypominam. Uszkodzony był elektrycznie, ja wymieniałem łożyska, pierścień ślizgowy i szczotki, czy tam regulator, chyba szczotki same. Chociaż nie wiem, nie jestem pewien co do regulatora. Mniejsza o to, w każdym razie alternator pracuje, jeśli chodzi o ładowanie, wszystko jest w porządku, natomiast problem jest z takim terkotaniem, ćwierkaniem po odpaleniu. Podejrzewam, że zatarło się sprzęgło jednokierunkowe, które zostało po prostu naprawiane był od strony elektrycznej. Tutaj wydawałoby się ok, no i teraz po jakimś czasie, tam 7 miesiącach, mamy reklamację na ten alternator. No dobra, trzeba to rozebrać, wyciągnąć to. Chociaż nie wiem, może tak na aucie to by się dało wymienić, jeśli było to sprzęgiełko. Zobaczymy. Berlingo w klekocie 1.9. Pompa wspomagania, którą wyjąłem z Citroena bez koła. I tutaj pompa, którą gdzieś tam mam zdobyczną, no ze szrotu ogólnie, ale to nie jest pompa od 1.9 diesla, tylko od 2-litrowej benzyny, czy jakoś tak, czy 1.8 benzyny, nie pamiętam z czego to było. Numery pomp są identyczne, natomiast różnica między tymi pompami to jest napęd, czyli koła pasowe. Tutaj przy benzynie to koło było dużo większe, a tutaj w dieslu mamy mniejsze kółko, nie wiem, 114, czy jakoś tak tutaj średnica jest. Natomiast numery samych pomp zaczynają się na 9,6 i kończą się na 80. To samo jest i na tej pompie. Także myślę, że to powinno działać, pod warunkiem oczywiście, że ta pompa, którą mam, którą gdzieś tam ze szrotu wziąłem, jest sprawna. Co jeszcze? No jeśli chodzi o ściągnięcie samego koła, to nie ma tutaj większego problemu, bo jest ono bardzo grube, z takiej grubej blachy zrobione i oczywiście nie łapiemy ściągaczem za brzegi, tylko tutaj jak najbliżej piasty poszło to bez problemu, a żeby tego nie wbijać czy tam nie wciskać, to podgrzewamy kółko i ono nam samo wpada na ośkę. Dobra, idę składać do kupy i zobaczymy, czy to będzie działać. To wycie, które słychać, to jest pompa wspomagania. Dobra, przeszczep się udał przynajmniej, na razie jest ok. Ta pompa już nie wyje tak jak wcześniej, natomiast przy okazji wyszło, że mamy zatarte sprzęgło alternatora i rolka prowadząca od paska sprzętu też jest do wymiany. Grzechocze już niesamowicie. Teraz już nie słychać pompy, tylko słychać po prostu te elementy, o których wam mówiłem. Strzela trochę z paska i ta rolka grzechocze. Pasek założyłem tylko tak na próbę, żeby to wiecie, sprawdzić tą pompę, bo to różnie też z tym jest. Okej, no to dobra, to ściągam pasek, zamawiam te rzeczy, które trzeba i przy okazji wymienimy. Awaria podczas pracy. Mamy tutaj takiego naka, chińską pilarkę spalinową. 5,5 konia bodajże, tak podaje przynajmniej producent z tego co pamiętam. Słuchajcie, tutaj nam wypadł jakiś taki wkręt, kołek, nie wiem co tutaj było. O, ten zawias powinien być w tym miejscu podparty i nam się to chybocze, ta cała klamka od tego hamulca bezpieczeństwa. No coś tutaj muszę dopasować, na jakimś kleju wkręcić, a tutaj mamy jeszcze awarię kolejną, ale to już jest wina operatora, bo wykrzywiona jest śruba regulacji, po prostu nie trafiła śruba przy skręcaniu dekla. O tutaj w środku powinna znaleźć się, a gdzieś podparła się o prowadnicę i się wygła. No dobra, ostatnio dostała w kość mocno i nadal dostaje, ale tutaj mamy takiego sztyla. Ciekawostkę wam powiem, sztyl taki 0,25 kupiony, od nowości jest u mnie, nie wiem, ze 22, może 3 lata wstecz kupiony. I taka pilarka w tamtych czasach kosztowała, czyli tam 2001, może drugi rok, taka pilarka kosztowała wtedy, myślę, że blisko 2000. Nie jestem w stanie powiedzieć, może 1800, no ale załóżmy, że 1800 to było, tak? 1800 zł taka pilarka kosztowała w sklepie Stila. Dzisiaj taka pilarka kosztuje na internetach
500, może 600 zł, dostajemy jeszcze litr oleju w gratisie i coś tam jeszcze, pewnie jakiś pilnik i łańcuch zapasowy. Chociaż nie, ja nie miałem zapasowego łańcucha, ja miałem z jakimś gaśnikiem lepszym, Walbro czy coś takiego. Tyle, że wtedy zarabiało się, jak ktoś miał pracę u nas przynajmniej, pamiętam w hucie szkła można było zarobić około 500 zł. 526 chyba złotych dostawałem podstawową pensję, pracowałem kilka miesięcy, dostawałem podstawowej pensji bez zasiłku rodzinnego tak zwanego, później jeszcze na jedno dziecko jakieś 50 zł tam przysługiwało, więc 570, 576 zł dostawałem na pełnym etacie pracując. Czyli możecie sobie policzyć, że trzeba było pracować no blisko 4 miesiące na taką pilarkę, a dzisiaj takie coś kosztuje 500-600 zł. Nijak tego nie można porównać jakościowo. To pomimo swojego wieku i 20 paru lat służby, takiej ciężkiej naprawdę tyrania, harowania, nadal działa i jeśli chodzi o wydajność i taką poręczność, no to jest niebo a ziemia. Natomiast to no, spełnia swoją funkcję, też przetnie. No ale to już umówmy się, to jest nie ta liga, tak? Jakie pieniądze, taki sprzęt z drugiej strony. Ciemno trochę, ale zaraz wyjedziemy. Właśnie żona wróciła z pracy i zakomunikowała mi, że coś w aucie szura. Ale nie po odpaleniu silnika, tylko podczas jazdy. Podczas przyspieszania. No to jedziemy poprzyspieszać trochę. Słuchajcie, coś rzeczywiście słychać. Od 40 w górę, bez względu na to, czy przyspieszamy, czy auto toczy się na luzie. Teraz toczę się po prostu z górki na luzie, mam jakieś 50 na godzinę i słychać lewy przód, takie tukanie, nie wiem, wygląda na popuszczone koło. Słuchajcie, wygląda na to, że popuściło śruby w kole i najlepsze, że słyszałem to jako lewy przód, a śruby były luźne w prawym przodzie. Ale już sprawdzę dla pewności wszystkie. Nie wiem, czy było słychać, ale to chodzi troszkę kulturalnie. Teraz nie strzela, nie piszczy, nie brzęczy. Po drodze oczywiście wyszło, że oprócz rolki prowadzącej paska, to jeszcze mamy zatarte sprzęgło na alternatorze. Pozmieniane. Jeszcze muszę wymienić uszczelkę pod pokrywą klawiatury, bo tam coś podcieka. Ale jak widzę takie patenty, to się zastanawiam, czy się za to brać. Bo jeśli ktoś tutaj urwał śrubę i jej nie wykręcił, to ciekawe, czy te śruby w ogóle tutaj trzymają, czy nie są powkładane na silikonie. No czasem tak jest. Po prostu te auta mają już nie tyle wiek i przebieg, co po prostu no, taką inwencję twórczą poprzednich właścicieli za sobą i to jest najgorsze. Kiedy mamy urwaną śrubę i jest taka możliwość, to ja sobie tutaj nałożyłem najpierw podkładkę taką z otworem FI6, czyli pasującą do śruby wystającej, delikatnie obspawałem ją i teraz na to możemy sobie przyspawać sporo większą nakrętkę niż jakąś tam ósemkę czy dziesiątkę. No tak jest lepiej po prostu, ale nie zawsze jest oczywiście jak, więc to w przypadku kiedy można, ale to też nie daje gwarancji, że nam się uda. Często po prostu jak długo stoi w aluminium, to ta śruba urwie się przy samym kolektorze, no i wtedy to już tylko i wyłącznie wiercenie. Niestety nie udało się. Wiercimy teraz. Wiercone, nagwintowane. Jakoś to będzie, no. Przynajmniej nie drut, ani sznurek. Rozkręciłem sobie alternator z Key Seat. Zobaczcie, co się stało z łożyskiem. Znaczy, z łożyskiem się nic nie stało. Zobaczcie, ono się przesuwa luźno na ośce. Zaczął się kręcić wirnik w łożysku. Nie zatarło się łożysko. Łożyska były nowe, założone przy no, tam naprawie tego alternatora, czyli wymianie szczotek i pierścienia ślizgowego. Oba nowe łożyska. Natomiast to zaczęło się kręcić. Nie wiem, czy to uszkodzone sprzęgło to spowodowało, czy kiczort. Nie mam pojęcia. Nie ma bicia. Posprawdzałem. To wszystko kręciło się fajnie.
Nie było nic, żadnych niepokojących dźwięków. Przynajmniej jak wiecie, poskładałem, bo przez ostatnie 7 miesięcy ja auta nie oglądałem, więc co tam się działo po drodze, nie wiem. Kiedy też zaczęło się tak dziać, też nie wiem. Na pewno nie wczoraj i przedwczoraj, bo ubytek na tej ośce już jest spory, więc to już jakiś czas tam pewnie tak zaczęło churgotać. No i co? No i mamy reklamację, trzeba oddać auto sprawne. I pytanie teraz, czy opłaca się takie rzeczy robić, czy po prostu kupić nowe? No ja wiem, ktoś powie, no ale panie, to alternator nowy, to jeszcze Valeo, to kosztuje 1200 zł. No ale czy to jest problem? Znaczy, no teraz to jest mój problem, tak? Bo postanowiłem to zreanimować, natomiast no tak to byłby problem nie mój, po drugiej stronie. I dlatego, wracając do meritum sprawy, wielu ludzi nie chce takich rzeczy naprawiać. Nie chce się w takie regeneracje bawić, bo tak to się bardzo często kończy. I często pod filmami piszecie mi komentarze, że o, bo tam ktoś nie chce, a ty to naprawiasz. No tak, naprawiam i często właśnie, często tak się to kończy. No właśnie. No ale to tak już w człowieku chyba jest, że tak jak wam powiedziałem, no nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. To już wiem, że następnym razem nie będę. Widać, alternator na miejscu, pasek na miejscu. Dobra, idziemy odpalać, zobaczymy, co z tej naprawy wyszło. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest łożysko, które zdemontowałem. Ja wam mówiłem, że ono nie jest zatarte. Ono bardzo cichutko pracuje, tam czuć, że smar jest jeszcze w środku. Natomiast zobaczcie, co się dzieje na zregenerowanym już wirniku. A tutaj mamy całkiem nowe łożysko. Jest zgoła inaczej, delikatny wcisk i będzie ok. Startujemy. Ok, kontrolka zgasła. Zostawiamy na ręcznym, oglądamy pod maską, co słychać. No jak widać, albo nie widać, wszystko sunie gładko, równo, bez żadnych hałasów, podejrzanych dźwięków. Alternator chłodny, w sensie no chłodny, ciepły jest, ale nic nadzwyczajnego. Taka temperatura normalna, jaką ma mieć. Myślę, że koniec, że to już pojedzie i że będzie tylko fajnie. Słuchajcie, na koniec całego... Nawet nie wiem czego, przy tym aucie całej roboty wymieniłem jeszcze olej. Właściciel poprosił. No i słyszycie, jak teraz silnik chodzi. Nie brzmi to dobrze. Ostatnia wymiana oleju jakieś 3 lata temu była. No nie wiem. Nie było tego przed wymianą oleju. Chlepie coś. Ostatnia próba Citroena. Dobra, ładnie se klekocze. Nie wiem, co mu było przez chwilę, ale powiem wam, że narobiłem się przy tym jak głupi dzisiaj. Auto jak jest, to widzicie, no co tu dużo mówić. A stan jego znacząco odbiega od ideału. No ale głupio by było, żeby na koniec tego wszystkiego silnik się rozpadł, na przykład po wymianie oleju, to już wolałbym, żeby się rozpadł na samym początku, to bym się za nic nie brał. No ale okej. Minęło, przeszło, nie wiem, dotarło się, doklepało się. Cokolwiek to było. Na razie, trzymajcie się.